Chciałbyś pójść o krok dalej w swojej relacji, czyli na przykład zamieszkać razem, wziąć ślub, albo być może nawet postarać się o dziecko, ale czujesz, że twój partner ewidentnie się przed tym wyzbrania? Na dzisiejszym nagraniu powiem ci o dwóch sposobach, w jaki możesz wpłynąć na swojego partnera, żeby wyjść z takiej sytuacji i rzeczywiście pójść o krok dalej, gdzie pierwszy z tych sposobów jest bardzo spokojny i bezpieczny, drugi natomiast dużo bardziej gwałtowny i odrobinę ryzykowny, ale może przynieść natychmiastowe rezultaty. Im dłużej jesteś w związku, tym teoretycznie bardziej zżyty powinieneś być ze swoim partnerem i tym więcej kroków powinniście podejmować w kierunku wspólnej przyszłości. Oczywiście nigdzie nie ma wyznaczonych sztywno norm, które mówią, że na przykład po 2 latach to już trzeba ze sobą zamieszkać, a po 17 koniecznie wziąć ślub. Dużo zależy od waszej sytuacji, waszych wartości i planów na przyszłość. Dużo także od wieku, bo inaczej rozwijają się związki, kiedy para ma zaledwie po 20 lat, a inaczej po 30 czy jeszcze później. Jednak jeśli czujesz, że twój związek od dłuższego czasu się nie rozwija, mimo że sam bardzo byś tego chciał i nie widać perspektyw na to, żebyście wkrótce poszli naprzód, to zdecydowanie warto będzie coś z tym zrobić. Na początek pomocne jest spojrzenie na to, co się dzieje z perspektywy twojego partnera. Jeśli on nie chce iść dalej, to najprawdopodobniej nie jest wystarczająco zaangażowany emocjonalnie w wasz związek i to nie jest jego wina. Gdyby tylko mógł, to na pewno z przyjemnością zakochałby się w tobie, czerpałby dużo większą radość z waszych spotkań i z przyjemnością rozwijał waszą relację. Problem w tym, że nie może, bo ma bardzo ograniczoną władzę nad tym, co sam czuje. A skoro nie czuje nic od dłuższego czasu, to może być tym zwyczajnie zmęczony i sfrustrowany. W taką pułapkę wpada wiele osób, które są ze sobą od dłuższego czasu, bardziej z przyzwyczajenia niż z poczucia szczęścia. Relacja jeszcze się nie rozpadła, bo w końcu nie ma jakiejś katastrofy, nie ma tak dużo kłótni i nie ma też perspektyw ani czasu na poznanie kogoś innego. Więc związek trwa. Ale dobrze też nie jest i na myśl o tym, że to właśnie z tą osobą trzeba spędzić resztę życia, od razu na usta ciśnie się twarde i zdecydowane chyba raczej jeszcze nie teraz. Mówię o tym tak trochę śmiechem żartem, ale na dłuższą metę sytuacja może być bardzo poważna, bo związek, który się nie rozwija, prędzej czy później się rozpada. Bardzo łatwo w takiej sytuacji jest zacząć pokazywać swoje wymagania do partnera. No bo jesteśmy już razem tyle lat, wszyscy dookoła się hajtają i mają dzieci, a my nawet nie jesteśmy zaręczeni. Ty mnie nie kochasz! Jeśli już próbowałeś takiego podejścia, to pewnie już wiesz, że nie tylko nie działa, ale wręcz pogarsza sytuację. Ciągłe wracanie do tematu planowania wspólnej przyszłości, naleganie na ślub czy dzieci, może być na dłuższą metę przytłaczające dla drugiej strony i przez to łamać równowagę uczuć między wami. Jeśli czujesz, że w waszym związku to ty ewidentnie bardziej się starasz, to właśnie to jest pierwszą rzeczą do zmiany. Zatem paradoksalnie kluczem do pójścia o krok do przodu może być zrobienie kroków wstecz i danie większej przestrzeni swojemu partnerowi. O tym, jak naprawiać równowagę zaangażowania, mówiłem już obszernie w moim kursie Jak budować i naprawiać związek. Dopiero kiedy masz pewność, że równowaga uczuć w waszej relacji jest na odpowiednim poziomie, warto skupić się na tym, żeby podnieść jakość twojego związku tak mocno jak to możliwe. Czyli zadbać o przyjacielską więź między wami i popracować mocno nad skuteczną komunikacją. Zwłaszcza jeśli regularnie zdarzają wam się kłótnie. Jednak jeśli taka stagnacja między wami ma już miejsce od dawna i sytuacja jest bardzo zła, to być może konieczne będzie skorzystanie z najmocniejszego narzędzia, które masz w swoim arsenale, nawet jeśli byłoby to w pewnym sensie ryzykowne. Potęgę działania tego narzędzia obserwuję przede wszystkim wtedy, kiedy prowadzę konsultacje z ludźmi, którzy już kiedyś byli w pozycji twojego partnera. To oni kiedyś starali się zdecydowanie mniej i mocno zaniedbywali drugą stronę, czasami nawet przez lata, aż w końcu stało się coś, że nagle to oni płacą za konsultacje ze mną i chcą walczyć o swojego byłego partnera. Takim wydarzeniem najczęściej jest zerwanie. To zdecydowanie jeden z najmocniejszych bodźców, jakim możesz obudzić uczucia swojego partnera, bo on czy ona nagle może poczuć, że znajduje się w pewnym momencie w swoim życiu, w którym może cię stracić na zawsze. To jest dużo mniej ryzykowne niż może wydawać ci się na pierwszy rzut oka, jeśli zrobisz to w spokojny, przemyślany sposób, nie próbując żadnych gruźb czy szantaży i wcześniej odpowiednio przygotowując do tego swojego partnera, a potem jeszcze do tego nie pozwalając mu zbyt łatwo do siebie wrócić. Mimo wszystko radzę to stosować jako ostateczność, bo musisz się liczyć z tym, że po takim zerwaniu naprawdę możecie się na zawsze rozstać, jeśli twój partner będzie na tyle wycofany, że nie podejmie żadnej walki. Jednak najczęściej takie rozwiązanie, nawet jeśli miałoby nie wyjść, nadal jest lepsze niż tkwienie w nieskończoność w związku bez perspektyw, który prędzej czy później i tak się rozpadnie. Oczywiście na początek zdecydowanie bardziej polecam tą łagodniejszą wersję, czyli zadbanie o twój związek, a o tym, jak dokładnie to zrobić, ze szczegółami dowiesz się na moim webinarze Związek na całe życie, który prowadzę cyklicznie i najbliższy termin możesz sprawdzić na stronie relacje.jakzdobywać.pl.
A po więcej filmów jak ten zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie i polubienia mojej strony na Facebooku. A na teraz to wszystko. Do zobaczenia. Robert Marchel.